Cześć. Dzień dobry. Witamy się. Witamy się. Dzisiaj z ciemnego lasu, żeby tak? Nie powiedzieć z czarnolasu. Z czarnolasu idziemy na spacer, tylko niechcąco wzięłyśmy koszyki. Tak. Może się coś trafi. A może nie. A może nie. W razie czego porzucimy koszyki dla niepoznaki. Tak. Idziecie z nami? I skasujemy ten filmik dla niepoznaki. Tak, i w ogóle go nie damy. Ola wyszła na pole, gdzie ostatnio grzybiarze poznajdowali prawdziwki i się łudzi, że coś znajdzie. Szukaj, szukaj tam! A takie czerwone mogą być? Czerwone tak, czerwone są ładne. Jest dużo takich czerwonych jest grzybków. A nie, to te czerwone to są ładne. No ładne. To bierzemy. Widzę, że znalazłaś koleżankę. Znalazłam, wcześniej ale kryczaki? Tak, ktoś ją kopnął tutaj niżej. No to co? Bierzesz do domu? No ja mam kota. Daj ci, wrzucę do koszyka. Coś będzie przynajmniej. No to już coś jest. W każdym razie nie będzie koszyk pusty. Ale otóż, że jest pierwszy, prawdziwy, może nie jakiś duży. Ale za to jędrny, fajny, młodzieżowy taki. A tutaj ukrywa się pod grzybeczek. Zapraszamy do koszyka. Matko Bosko, podziemne prawdziwki tu są, Ola, chodź. Podziemne, taki rodzaj. Tutaj trzeba górnika, żeby go... O Boże, podziemny prawdziwek wygląda tak. Borowik podziemny. Trzecia sztuka. Halo, mam go. Chodźcie zobaczyć. Tędy. Tu. Taki fajny, no elegancki, nie? No też się cieszę, że go znalazłam. A tu taki, którym się już ktoś poczęstował, no ale na szczęście był na tyle kulturalny, żeby troszeczkę zostawić dla innych. Dziękuję bardzo. Alarm się włączył, masz no właśnie, coś? Tak. Co ty tam masz za mikrusy? No właśnie. No, to patrz teraz. Patrzę jak właśnie. Się zbiera grzyby. Ty, ale się wykręca podobno. No jak mam dwa wykręcić? To były bliźniaki. Ładnie pozakopuj grzybnie. No i co? Ty no. Będą królami grzybów? Można iść do domu. Grzybobrania? Dawno tu nikt nie był, dlatego mamy takiego farta. Jakie piękne. Zazdro trochę. Znalazłam takie rydzyki. O. Pierwsze rydze są. Nie mów, że coś tam jest. No właśnie. Ja nie wiem, jak ja z tymi swoimi kaprawymi oczami to dojrzałam. Ale to są borowik podziemny, prawda? Borowik podziemny bliźniaczy. O, tak. Nowa nazwa. Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery. I od czwartego lecimy. Cztery, trzy, dwa, jeden. No i jest komplecik. I kolejne dwa. Znalazłam ja. A teraz mam takie. Ola z jakimś grzybiarzem gada. Ktoś tu właśnie konkurencję nam robi. Tu mi się schował. Taki. A tu mam takiego cygla stoporego.
Jędrny, ładny. W krzakach grzebiesz? A, grzebię se. A i coś wygrzebiesz, widzę. O, takiego mam. Wygrzebalca? Wygrzebalca. Borobik wygrzebalec? O, akurat jest to wygrzebalce. Czekaj, bo sobie gdzieś tu zaznaczyłam. Aha. O, to dopiero będzie grzebalec. Patrz. O, to jest znowu borowik podziemny. Licznie występujący u nas. Piękne. Masz. Tak. Na razie mam tyle. Szału jakiegoś nie ma, nie? No ale bidy też nie. Zawsze to już warto było wyjść z domu na spacer. Przedstaw mi go. Zenek. Zenuś. Ale ty, takich okazów to nie miałyśmy w tym roku, nie? No oby jak najwięcej takich zenków jeszcze dzisiaj na naszej drodze, nie? A jest Zenek. O, ty, ja to mam dzisiaj farta. Zenek z żoną. A co dzisiaj jest? Zenek z żoną i z pająkiem. Coś zakłóca ich mir małżeński. Ktoś. Przepraszam najmocniej pana. Nie na mnie. Ja tam zenków na razie nie znajduję, ale w takich trawach, gdzie jest tak trochę bardziej mokro, no to zazwyczaj można spotkać rydzyki. No i właśnie do tego spotkania tutaj doszło. Przesiadłam sobie, bo tutaj takie piękne opieńki w słoneczku się wygrzewają. No i chciałam sobie tutaj tak z nimi troszeczkę odpocząć. Taką pauzę sobie zrobić. Ja w ogóle polecam wszystkim wyjścia do lasu. To jest niesamowity relaks. Zobacz, jakie skarby można tu znaleźć. Mam grzebyk szary. I teraz mam takie obwieszczenie. Jak ktoś znajdzie mój nożyk z białą rączką... Przepraszam, chwileczkę. Ogłoszenia są płatne. Dobrze, później ci zapłacę. Dobrze. To mogę wymienić na ten oto grzebyk. Czyli uwaga, ogłoszenie płatne. Wymiana nożyka zgubionego przez Olę na grzebyk znaleziony przez Olę. Tak jest. Tylko to naprawdę poważne oferty. Tylko poważne oferty, dokładnie. Patrz, pani. Jakie tu są pani paszcze. Zasieki. Zasieki. Jakie on sobie tutaj zrobił jaką enklawę. To normalnie jeszcze tylko fosy brakuje. Patrz się, pani. Rwi. Pani, on jest ten... Nie, on jest... Głęboko osadzony. Jest po prostu w korzeniu tego drzewa. O! Borowik korzeniasty. Szlachetny. Nad czym się tam tak modlisz? Zenka mam. Daś? Nie tylko ty. Ale to jest Zenek 2. Sobie, tak, to jest Zenek 2. I pół Zenka. I małżonka już jest w drodze na tamten świat. No, ale Zenuś ładny, nie? Notabene Zenek też. Din, 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 din. Mam i ja. Pod nogi mi włazi. Prosto pod nogi. Rydze, rydze, rydze. Dzisiaj rudych najwięcej, można by powiedzieć. Jak zwykle rude nie zawodzą. No, tym razem taki podgrzybeczek. Trafiony, zatopiony. Co tam, co tam? A jak byłaś daleko, to znalazłam sobie takiego. Jezu, to taki na wypasie, nie? Bukłaczka, ale teraz zobacz, tutaj mam takiego maluszka do wykręcenia. Młodzieżówka. Także takie dwie moje zdobycze. Ładne. No chodzę, chodzę i tylko te rydze i te rydze. No ale jest w końcu. Zapukam. Przepraszam bardzo. Czy można z panem sobie pokręcić? O, dorodna sztuka. No i znowu tutaj rydzowisko. Tu kolejne rydze. Tutaj kolejny.
No i teraz weź to wszystko. Weź to wszystko teraz wyzbieraj, umyj, ugotuj, zawekuj. Można było siedzieć w domu i książkę sobie poczytać. Mój koszyk wygląda obecnie tak. A las wygląda tak. Ola, możemy byśmy już do domu poszły. Jak tam? Widzę po minie, że zadowolona jesteś. A jak? Pokazuj tam te zdobycze dzisiejsze. Dawno nam nikt takich pięknych prawdziwków dużych nie zostawił, nie? No, ale ty miałaś dzisiaj więcej dużych. Ja wiem, nie. Ty też miałaś dużo. Zobacz, patrz się. No, piękne dzisiaj beczki, matko. Patrz się. Takie fajne? No piękne. Warto było, nie? Warto było się wybrać tego 20, który dzisiaj jest nawet, nie wiem, 20 któregoś października. 24 października, czwartek, była godzina popołudniowa, kiedy oto takie zbiory udało nam się do tych koszyków załadować, a już miałyśmy cykora, że nic nie będzie, tak, nie? Tak, no zazwyczaj nikt nie ma o tej porze. Ale prawdziwki późno się zaczęły, to też może dlatego jeszcze są. No dobra, dziś było tak. W każdym razie dzisiaj nie zawiodły rydzyki i mamy ich pełne koszyki również. No, pełne to może nie, ale roboty będzie w brud. Co nie miara. To co? Żegnamy się. Bye!